Dzień dobry Państwu. Dziś w Skarbcu Mazurskim witamy dwa wyjątkowe skarby mazurskie w myśl zasady, że to ludzie są tymi skarbami. Magdalena Malinowska, Mariusz Moritz. Ja zaraz przekażę głos i na pewno opowiedzą dużo o sobie, bo jak to w środowisku przewodnickim jest mówione, przewodnik i strażak ma tego samego patrona, świętego Floriana, co jest wspólnego lanie wody, więc oddaję głos. Magda i Mariusz są przewodnikami turystycznymi, znawcami regionu. Mariusz dodatkowo jest instruktorem. Magda dodatkowo jest autorką książki, którą tutaj widzicie. To przy okazji promocja książki. Przepiękna książka. Polecamy serdecznie. Witajcie tą piękną wiosną. Jak wiosna, to co? Dzień dobry. Dzień dobry. My tak jesteśmy przewodnikami warmińsko-mazurskimi, bo mieszkamy na Warmii, a jeździmy i po Warmii, po Mazurach i po całym województwie warmińsko-mazurskim, bo wiadomo, tych krain tworzących nasz region jest więcej niż tylko Warmia i Mazury. Jako przewodnicy turystyczni pracujemy już, ja od 13 lat, w 2009 roku zaczęłam swoją przygodę z przewodnictwem i z regionem tak naprawdę, bo ja nie pochodzę stąd. Przyjechałam do Olsztyna już 19 lat temu, czyli połowa mojego życia równo w tym roku wypada, że mieszkam na Warmii i Mazurach. Przyjechałam z Podlasia i zakochałam się w Warmii i Mazurach. Może to też trochę wynika z tego, że studiowałam historię, więc zresztą ja uważam, że żeby pokochać jakieś miejsce, to najpierw trzeba je zrozumieć. Bez tego myślę, że nie ma tej prawdziwej miłości do regionu, więc myślę, że ta historia była dobrym krokiem do tego, żeby się w Warmii i Mazurach zakochać. Skończyłam kurs przewodnicki i zaczęłam pracować jako przewodnik turystyczny. I dopiero wtedy zauważyłam, jak region jest piękny tak naprawdę. Ja z kolei jestem zakochany w regionie od dziecka, bo urodziłem się w Olsztynie, jestem warmiakiem. Z dziada pradziada, moja rodzina stąd pochodzi. Oczywiście moje zainteresowania rozszerzyły się mocno na całe województwo dzisiejsze warmińsko-mazurskie, także to będzie i ziemia chełmińska, i Żuławy, tam gdzieś i Mazury, i Warmia. I tu wtedy, w czasach już szkoły podstawowej, interesowałem się mocno historią, a to za przyczyną takiej dosyć burzliwej historii mojej rodziny. Jak zresztą wielu, którzy tutaj mieszkali do roku 45, ta burzliwa historia dotyczy wszystkich mieszkańców, którzy przeżyli ten czas. I rodzina, większość rodziny tu została, należy do już następnego pokolenia, które tutaj się wychowuje od wieków praktycznie w regionie. A 2013 rok to uprawnienia przewodnickie, to rozpoczęcie całej tej przygody, ale też taka historyjka krótka. Zanim zostałem przewodnikiem, jest taka osoba, która mnie pchnęła do pierwszej takiej wycieczki trzydniowej dla przewodników z koła olsztyńskiego oddziału PTTK. Że wracaliśmy z jednej z wycieczek i siedząca tutaj Olga mówiła, no to może ktoś teraz następną wycieczkę zrobi. Mówiła, ja bym tak chciał po Wysoczyźnie Elbląskiej, w okolicach Zalewu Wiślanego. I Olga krzyczy, no to Mariusz niech robi. I tak to się zaczęło. Tak się zaczęła wielka przygoda, która trwa do dziś. A jeszcze Wysoczyzna Elbląska, Mario i ten nasz słynny szlak czarny tak. Do świętego kamienia. Nie daruję ci tego. Zapraszam na powtórkę. Ale jak zostaje tak, pamięci, tak. Jakie wspomnienia. To chyba każdy z uczestników tej wycieczki wspomina tę wyprawę. Wtedy byłem jeszcze przed zrobieniem uprawnień, także to proszę mi wybaczyć pewne tam niedosiągnięcia. Wtedy. Tak jest, a ja byłam z siebie najdumniejsza na świecie, z siebie. 76 kilometrów po tych górach, po tych przewyższeniach, po 100 metrów i jacie. Okej, no ale wywiad jest z Wami. Jak wiosna, to co? Co jest fajnego wiosną? Budzi się do życia życie turystyczne, to raz, na pewno. Oczywiście to jest wynik tego, że wokół nas słychać
przyrodę. Gdzieś odżywają chęci wywędrowania dalej, gdzieś odżywają też chęci w nas, ciągle zresztą to jest, czy to okres zimowy, czy jesienny. My też się zagłębiamy w teren nie tylko wiosną, ale wiemy, że jest to taki okres też przygotowań do takiej wytężonej pracy, bo wiemy, że wtedy tej pracy jest dużo, coraz więcej. No i to apogeum później gdzieś jeszcze przed wakacjami jest takie, no naprawdę wysoko. Wiosna jest takim dobrym okresem do tego, żeby ruszyć w teren, bo zima, czasami gdzieś tam nam się nie chce, jest zimno, mróz, śnieg. Zbyt trudno czasami, tak. Mhm. I tak gdzieś może niekoniecznie te chęci w nas są, a kiedy już się robi trochę cieplej, kiedy jest słońce, kiedy za oknem słyszymy żurawi i gęsi, to wtedy nam się chce w ten teren wyjść. Te pąki na drzewach zaczynają tak rosnąć. Wawrzynek wilczy łyko w lesie się różowi, tak. Przebiśniegi białe się pojawiają, to tak od razu człowiek ma chęć do tego, żeby ruszyć w teren, no a jednak nasz region to głównie z tego pięknego terenu słynie, z tej przyrody właśnie, z widoków, z krajobrazu, więc to jest taki dobry czas, żeby się pozachwycać Warmią i Mazurami w momencie, kiedy jeszcze nie ma tutaj tak dużo ludzi. Jeszcze zaprosić też innych, bo organizujemy też czasami takie zupełnie z wolnym udziałem wycieczki, fritury. Na jednej z ostatnich w okolicach Duronga, w tej otulinie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich, idąc z grupą sobie wąwozem rzeki Dylewki, oczywiście chodzimy, opowiadamy i tak nagle wszyscy patrzą, coś tam się tak szkarłaci w tej ściółce, czarka szkarłatna, tak mocno kolorem swoim zachęca do tego, by jeszcze więcej, by jeszcze bardziej. Gdzieś to wszystko, tak, to wszystko wokół kipi. Zaczyna, powolutku, ale zaczyna. Nie? I w tym czasie też to jest dobry taki czas, żeby ruszyć do miejsc, które latem trudno odwiedzić, bo są jakieś zarośla, krzaki, a na przykład właśnie ten Jar Dylewki, teraz kiedy jest jeszcze bardzo dużo wody po zimie, nawet mieszkańcy, którzy tam uczestniczyli w tej wycieczce, nie widzieli takiej Dylewki do tej pory, bo zazwyczaj odwiedzali ją gdzieś tam latem, albo dochodzili do granic parku Larasa, który leży właściwie na terenie wsi, a już dalej nie szli. I dla nich też ta Dylewka o tej porze roku była bardzo dużym odkryciem. Także to jest dobry czas właśnie, żeby ruszyć do takich miejsc, które latem są trudniej dostępne. Kształt, i zupełnie tak, inaczej też wyglądają właśnie, jak się krajobraz okazuje. Krajobraz widoczny taki, tak, to podłoże całe, na którym te nasze lasy, wzgórza, łąki, czy nawet pola uprawne. To wszystko, co nas otacza, jest teraz bardziej widoczne. Mhm. I ta wiosna nas zachęca, żeby jeszcze do tego momentu, dopóki się to wszystko nie rozwinie, troszeczkę nam nie zasłoni, chociaż taka ściana zieleni jest jeszcze bardziej atrakcyjna, ale nam to za chwilę zasłoni widoki na pewne rzeczy, że będą grodziska, jakieś wały, wąwozy. To teraz widzimy to bardziej. Czy właśnie tak, dojście do rzek, czy na tak, brzeg jakiegoś jeziora, bo też przecież nie wszystkie są tak łatwo punkty widokowe właśnie też teraz. Jeśli mielibyście porównać, bo jesteśmy na Mazurach, a wy przyjechaliście do nas z Warmii, czym się różnią Mazury od Warmii? I nie pytam o historię, tylko o współczesność. Czy się różnią? Bo region się ujednolicił. Tak. Na pewno się różnią. Znaczy właściwie tutaj trudno bez tej historii tak ją zupełnie zostawić na boku, bo ona jest jednak widoczna w krajobrazie, a o tym krajobrazie też mówimy. Na pewno dla mnie na przykład Mazury, no to ta jednak ilość wody i lasów jest jakąś taką cechą jednak dominującą. Natomiast na Warmii z kolei ta czerwona cegła jest bardziej dla mnie na przykład widoczna i na wsiach, i w miastach. Duża ilość kościołów, kapliczek, też tych starych, większych jednak domów, bo na Mazurach te domki czy zabudowania gospodarcze mimo wszystko są skromniejsze. Jeżeli mówimy o tej tkance takiej historycznej, przedwojennej. Więc cały czas można zobaczyć na Warmii duże domy gospodarzy dawnych. Czworoboki zabudowań potężne, tak, tak, tak. Tak, więc ta architektura na pewno na Warmii, no, na przykład dla mnie jest bardziej taka wyraźna. A Mazury, no to właśnie ta przyroda przede wszystkim. Tak, i tutaj możemy też więcej w taką dzikość się zapuścić, bo są takie miejsca, gdzie mimo tego, że Wielkie Jeziora Mazurskie są zatłoczone latem, no to też poszczególne części tej krainy też różnie, tak? Ale jeżeli chodzi o same Wielkie Jeziora Mazurskie, to wiemy, że tam Giżycko-Mikołajki, tłumy ludzi, tego spokoju tam tak naprawdę nie ma w środku sezonu, ale wyjeżdżamy kilka kilometrów dalej i się możemy zachwycać ciszą,
czystością tego, co wokół się znajduje. Taka czystość pierwotna wręcz. Wystarczy pojechać Piłackie Wzgórza. Też szlak rowerowy prowadzi oczywiście jeden czy drugi, ale też nie spotkamy tam wielu turystów. Gdzieś na Wzgórza Szewskie, no to wiemy, że w stronę Gołdapi jadą setki, tysiące turystów, jadą do ośrodka wypoczynkowego, jadą do sanatorium, jadą do tężni, jadą na piękną górę, ale gdzieś skręcamy w lewo, w prawo i znajdujemy się już w takim czystym, dziewiczym terenie. Węgorzewo, takie północna skraj Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Też wiemy, że tutaj szukają ludzie spokoju bardziej. Zaczynają gdzieś tam od południa. Ci, którzy mocno się zagłębiają w puszczę, gdzieś po tej stronie, poniżej, na południe od Mikołajek, tutaj jadą ci, którzy troszeczkę spokoju. Tam będzie więcej osób, tu mniej. Na Warmii troszeczkę ta turystyka jest bardziej taka rozsiana w różne punkty. Nie ma tutaj takiej może masowości aż dużej. Tutaj są miejsca, gdzie jest naprawdę tłum turystów, a są miejsca zupełnie dzikie. Także trochę tutaj się to różni. Może też Mazury były promowane od wielu lat, po II wojnie światowej, bardzo mocno i zresztą traktowane przez większość mieszkańców Polski jako jedna część województwa warmińsko-mazurskie. A, mówiono, no Mazury, jadę do Olsztyna, co oczywiście błędnie interpretowane, ale to gdzieś tak się dało słyszeć, do dziś się daje słyszeć. I jednak ta promocja i Mazury, bardziej znane może w świecie, Warmia troszeczkę tak po macoszemu do tej pory, do wielu lat jeszcze wstecz, trochę dzisiaj się zaczyna odbudowywać, trochę odżywać. A Mazury jakby marka znana od wielu, wielu lat. To też te różnice są tak, widoczne. Tak, ale też wydaje mi się, że na Warmii, że Warmię odwiedzają goście, którzy może niekoniecznie wiedzą o jej przeszłości i o tym, co mogą zobaczyć na miejscu. No może te bardziej znane miejsca typu Lidzbark Warmiński czy Fromburg, no to tam kojarzą, że coś tam ciekawego jest. Ale myślę, że bardziej trafiają tam ludzie, którzy przyjeżdżają do konkretnych gospodarstw, do konkretnych agroturystyk, do konkretnych pensjonatów, które mają coś ciekawego do zaoferowania albo są po prostu w jakiś sposób dla nich odpowiednie i dopiero wtedy jakby interesują się szerzej, więc myślę, że na Warmii może bardziej przyciągają współcześnie konkretni właśnie ludzie, którzy pracują w turystyce i tworzą jakiś klimat, taki mikroklimat swojego kawałka ziemi. I dopiero wtedy, jak ktoś trafi, nie wiem, bo po prostu chce się wyspać i mieć widok na las albo na rzekę, albo chce coś pysznego zjeść, myślę, że w ten sposób Warmia obecnie bardziej przyciąga, tak mam wrażenie, niż konkretnymi jakimiś tam zabytkami. Jest Święta Warmia. Tak, tak, no Szlak Świętej Warmii, Święta Warmia, tak, takie stwierdzenie, które wiemy, funkcjonuje od wieków przecież. A jeżeli chodzi też o Mazury, wiemy, że też Mazury łatwiej mają się obronić, bo jest to nazwa regionu od dawna znana. I kiedy Polacy, bo już nie mówimy teraz o zagranicznych turystach, o ludziach mieszkających w Polsce, wybierają, to często jest takie pytanie, morze, góry czy Mazury? To jest żywe, to jest od wielu lat żywe i tutaj też jest może, Mazury mają taką większą szansę na obronienie się, jeżeli coś by tam się gdzieś zawaliło, bo są bardziej znane, bardziej nazwa jest znana w Polsce. Tak? Ja w ogóle myślę, że duży potencjał tkwi w cheetah slow, w ogóle w tym ruchu slow, w kontekście obecnych takich trendów cyfrowego detoksu, porzucenia takiej masowej turystyki, szukania takich miejsc no dosłownie na końcu drogi gdzieś. Myślę, że zarówno Warmia i Mazury, zresztą mamy najwięcej w Polsce miasteczek czy miejscowości właściwie należących do tego międzynarodowego ruchu Cheetah Slow. I myślę, że w kontekście najbliższych lat w tym drzemie naprawdę olbrzymi potencjał, żeby przyciągnąć gości do naszego regionu. To co, już teraz czas wspomnieć o drugiej książce na początku rozmowy, jak już slow, no to już slow. Powstaje twoja druga książka, planowana na kolejną wiosnę. Już tej wiosny się ukaże. Zrozumiałam, że kolejną, to już. Tak, już. Tak, więc właściwie już no, trwają prace redakcyjne, skład, więc myślę, że to już za chwilę. Cudnie. Książka zatytułowana Warmia i Mazury Slow zawiera wasze relacje z miejsc odwiedzanych
Tak, dorożka to jest taka właśnie, jest ona bardzo subiektywna. To jest subiektywny wybór miejsc, które naszym, właściwie moim zdaniem, z jakichś względów są ciekawe. Czasami jest to przeszłość, historia, czasami to są inspirujący ludzie, czasami to są ludzie, którzy wychodzą z sercem na dłoni do gości, którzy ich odwiedzają. Czasami to są piękne widoki i krajobrazy, czasami to jest wyśmienita kuchnia, po prostu smakująca tym, co rośnie w okolicy. Trochę to jest forma reportażu, trochę o jakiejś takiej opowieści, relacji, wspomnień. Punktem wyjścia w tej książce są konkretne miejsca noclegowe, czyli trochę odwracamy narrację. Nie mówimy o zabytkach ciekawych, które są w danym miejscu, tylko pokazujemy ludzi, którzy przyjmują gości. I oni są punktem wyjścia do opowieści o najbliższej okolicy. I w sumie tam znajdzie się kilkanaście takich obiektów. Różnych, bardzo różnych, bo to są i hotele, to są i pensjonaty, to są też agroturystyki, o których właściwie nic nie ma w internecie i do których byśmy nie trafili, gdybyśmy tam po prostu nie przejeżdżali na rowerze, które w ogóle się nie reklamują, a mają gości. I myślę, że to jest właśnie ciekawy sposób opowiadania o regionie, taki też mój, bo ja uważam, że wszystko super, że mamy te ciekawe zabytki i znane miejsca, które ludzie chcą oglądać, ale jednak jeżeli my jako mieszkańcy tego regionu nie stworzymy odpowiedniego klimatu, no to nie będzie żywe po prostu. Prawdziwym skarbem są ludzie, czy architektura, czy historia? Wszystko naraz. Wszystko. Ale to tworzy całość. Tak, to co jest w krajobrazie dopiero ożywa w opowieści. Bo my też jak mówimy o swojej pracy, to oczywiście goście mogą sami zwiedzać i poznawać i zachwycać się regionem, jednak jak dojdzie do tego opowieść w naszym przypadku przewodnicka, no to potem turyści są nam wdzięczni, że nakreśliliśmy jednak ten kontekst i oni potrafią już w jakiś sposób czy w jakimś stopniu zrozumieć to, gdzie są. Więc tak. Myślę, że to wszystko naraz, kiedy dopiero zacznie grać, to wtedy jest taki pełen obraz regionu. O ludzi. Chciałabym zapytać o ludzi, dlatego że spotykacie się z rozmaitymi ludźmi. Oni wam opowiadają historię. Czasami prawdopodobnie zdarzają się śmieszne sytuacje, tragiczne sytuacje. Czasami coś was zainspiruje. Ludzie, jakie najciekawsze wydarzenia związane z ludźmi, pamiętacie? Najciekawsze, najdziwniejsze, co wam zapadło w pamięci? Różnie to bywa. Czasami, kiedy mamy wycieczkę, opowiadamy o danym obiekcie, może opowiadamy o historii danego miejsca, bardziej o historii danego miejsca, bo o obiekcie zawsze jest to jakiś tam temat zamknięty, możemy powiedzieć o nim z różnych tam punktów patrząc, architektonicznie czy przyrodniczo, ale mówimy o miejscu, o wydarzeniach w tym danym miejscu i zdarza się, że jadąc do danego miejsca oglądamy je, mówimy o postaciach, a zdarzyło mi się tak, że mówiłem o postaciach, akurat kamieniec Suski, Finkenstein dawny, gdzie przez 6 tygodni żyli ze sobą Maria Walewska i Napoleon. Oczywiście opowiadam o tym, mówię o tych spotkaniach, mówię o tym całym, o całej otoczce dziejowej. No się okazało, że pani nauczycielka grupy takiej młodzieżowej, która była na tej wycieczce, mówi, że ona w grupie ma dziewczynkę, która jest bezpośrednio w linii prostej od Aleksandra Kolonda Walewskiego, syna Marii Walewskiej. W linii prostej. Gdzieś tak nam ta historia się okazuje bardzo żywa i bardzo, bardzo taka na miejscu. Bardzo gdzieś zdarzyło się, że akurat tak, nie? No gdzieś takie historyjki często się zdarzają. Magda ostatnio też miała taką historyjkę, kiedy jedzie przez wieś. Może opowiesz o tym. Przez wieś opuszczoną dawno przez mieszkańców w latach 70. w Smolanku. Tak, właśnie. Takie niesamowite czasami historie. 2 tygodnie temu, czy to tydzień temu, no tak, w każdym razie niedawno, wybrałam się na wycieczkę rowerową, taką samotną, ze Starych Jabłonek. Pojechałam w kierunku najstarszej Sosny Taborskiej.
bo tam planujemy zorganizować w najbliższym czasie takie regularne wycieczki. Jako, i ta Sosna będzie po prostu taki punkt docelowy dla turystów, przepiękna, taka 300-letnia, rośnie na wzgórzu, 3,5 metra objętości, więc naprawdę piękne drzewo. I w okolicy tej Sosny jest wieś Smolanek, zaginiona wieś, która opustoszała w latach 80. Tak, nad jeziorem o tej samej nazwie. No i wjeżdżam do tej wsi, no i słyszę gdzieś z krzaków właściwie, zapraszamy na herbatę. I spotkałam dwójkę państwa, którzy po prostu też przyjechali tam na rowerach, co zupełnie dla mnie było zaskoczeniem, bo nie spodziewałam się, że o tej porze na początku marca kogokolwiek tam spotkam. Zresztą rzadko kogokolwiek tam spotykamy. No i to byli państwo około 60, którzy właśnie przyjechali tam na rowerach, mieli termos z herbatą i sobie tam tą herbatę popijali. No i zaczęliśmy rozmawiać i okazało się, że pan pochodzi z Ostrowina, to jest wioska, no niedaleko, sąsiednia. No i właśnie zaczął opowiadać, jak jeszcze pamięta, jak był dzieckiem, przyjeżdżał z ojcem do Smolanka mucić zboże, że tam jeszcze stały domy, że mieszkały jeszcze 3 rodziny Niemców, jak mówił właśnie o mieszkańcach tej wsi, że pamięta, jak panie mieszkanki Smolanka przyjeżdżały na rowerach do Ostrowina, do sklepu najbliższego, żeby zrobić zakupy na cały miesiąc, wymienił ich nazwiska. No i też właśnie z takim dużym sentymentem o tym mówił i my tam siedzieliśmy przy tej herbacie, patrząc na ruiny domów, więc to było naprawdę takie niezwykłe doświadczenie. No naprawdę ciekawe i oprócz tego, że ja oczywiście tam jadąc znam historię tej wsi, wiedziałam, co tam mogę zobaczyć, bo już wielokrotnie tam byłam, to ten pan jeszcze wniósł swoją opowieścią dodatkową wartość do tego miejsca. No to było naprawdę bardzo ciekawe. W ogóle jak tak podróżujemy po regionie, to zdarza nam się bardzo często, szczególnie w jakichś takich niewielkich wsiach, że ktoś tam zobaczy, że ktoś przyjechał po prostu i chodzi po ich wsi, gdzie oni turystów w ogóle praktycznie nie widzą, bo my jeździmy po takich miejscowościach, które są zupełnie takie, no nieturystyczne, byśmy powiedzieli tak masowo to rozumiejąc. No i ktoś się zauważy, psy nagle zaczynają szczekać, bo ktoś wszedł do wioski, prawda, jacyś obcy się pojawili. Tak, tak. Jakiś pan z zapłotu czy pani wygląda, interesuje się, bardzo nam często to się zdarza, że a skąd przyjechaliście, a co tutaj w ogóle robicie. No i zaczynamy rozmawiać i nam polecają, po prostu mówią, a idźcie jeszcze, zobaczcie to, a tutaj jest super dzika plaża, o której nikt nie wie, a tą ścieżką dojdziecie do punktu widokowego, na którego nie ma na mapach. Więc no to takie rozmowy z ludźmi, jak się wchodzi do takich miejsc, no, gdzie mało takich przybyszów się pojawia, są naprawdę bardzo inspirujące i dzięki nim możemy jeszcze coś ciekawszego zobaczyć, więc to bardzo się często zdarza. Miejsca ożywają, ożywa też dawna historia, bo wiemy, że gdzieś to się powoli kontynuuje, mimo tego, że są miejsca zapomniane, są mniej znane, nieopisywane w przewodnikach. To gdzieś tam ważna osoba się urodziła, gdzieś z okolicy ktoś pochodzi. No, takich ciekawych rzeczy gdzieś można odkryć poprzez pryzmat tych ludzi mieszkających. Nie zawsze oni się interesują tym miejscem, ale gdzieś ktoś trafi na jakąś małą informację. Gdzieś to już zaczyna ożywać. Nie? Tak, to jest bardzo ciekawe rozmawiać z ludźmi, bo nasze województwo jest takim tyglem kulturowym. Właściwie każdy, można powiedzieć, że jest z innej beczki. 1 400 000 mieszkańców. Najbardziej zróżnicowany etnicznie region kraju w wyniku tych wszystkich zmian demograficznych, które nastąpiły po wojnie. I to jest bardzo ciekawe rozmawiać z potomkami, czy przesiedleńców właściwie, czy tych osób, które mimo wszystko nie wyjechały do Niemiec po wojnie i rozmawiać z nimi o tożsamości, o tym, kim oni się czują, co w ogóle sądzą o tym, czy mówić, kim ja jestem, czy nie jestem, jak się określili w spisie powszechnym na przykład, tak? Co napisali, czy jest Polakiem, czy jest Warmiakiem, czy jest Mazurem, czy jest Kresowiakiem, czy Białorusinem, czy Ukraińcem, tak. Czy Łemkiem. Więc to bardzo ciekawe, widać jak to jest żywe w ludziach cały czas. Mam wrażenie, że właściwie ostatnie lata po upadku PRL-u, kiedy możemy swobodnie mówić o tym, kim się czujemy,
No bo jednak ten czas PRL-u nie pozwalał na to, żeby swobodnie w wielu przypadkach mówić o tym, kim jestem, jeżeli nie czułem się Polakiem do końca. To teraz rodzice jednak przekazywali, nawet jeżeli nie mówili wprost o tym, kim są, no to jednak gdzieś to w genach zostało, jakiś taki gen krzywdy, niesprawiedliwości. To nie jest tak, że to gdzieś zniknęło i tego nie ma. Bardzo często w naszych rozmowach to się pojawia i w ostatnich latach jednak ludzie chętniej o tym mówią, bardziej otwarcie i bez takiego strachu mam wrażenie, że są w stanie powiedzieć, że oni jednak czują się, że nie są stąd, że oni przyjechali skądś. I zaczynają szukać. Tak, zaczynają szukać. Tak, i te następne pokolenia coraz bardziej. Im dłużej tutaj żyją, tym bardziej dociekają tego, gdzie oni żyją, gdzie oni tu się znaleźli, gdzie ich rodziny przyjechały, co to za miejsce. Kto z nimi przyjechał, może sąsiad, a może z wioski obok ktoś z nimi przyjechał, co ich łączy, czy coś ich łączy, jednak nie. No, to jest naprawdę bardzo ciekawe, bo nasz region pod tym względem akurat jest wyjątkowy, bo każdy właściwie jest, no, tak jak powiedziałam, z innej beczki. Tak, i to właśnie takie sytuacje, o których te dwie podaliśmy przykład, wynika z tych kontaktów z ludźmi. Z tych kontaktów wynika wiele rzeczy. Tak jak mamy wiele ciekawostek na temat powiązań rodzinnych tutaj jeszcze przed II wojną światową, to i teraz da się to znaleźć. Gdzieś to wynika przypadkiem często. A ludzie chcą rozmawiać. To nie jest tak, że swoją historię, że nas przegonią psami. Nie, chociaż często się zdarza, że te psy po prostu tam słychać, jak się wyjdzie do wsi. I uczestniczy wycieczek też opowiadają, z kimś, to po prostu że tu tak byli i kiedy byli. Tak, po ludzku po prostu gdzieś się zagadnie, powie dzień dobry, co słychać? I czy może nam pan coś podpowiedzieć, pani podpowiedzieć, bo szukamy tego, a tego, a może jeszcze coś tutaj fajnego jest w okolicy, no to po prostu ludzie po ludzku zaczynają z tobą rozmawiać i to jest naprawdę bardzo inspirujące. Ja do ludzi jeszcze za chwileczkę wrócę, natomiast aż się prosi, Mariusz, skąd ty się wziąłeś na tym świecie? Bardzo ciekawa historia rodziny. Tak, tak, troszeczkę tak, można by się zagłębić w to. Tak jak mówiłem na początku, moja rodzina pochodzi z Warmii. No wiadomo, część rodziny gdzieś tam z Nadrenii w jakimś XVII wieku przewędrowała na Warmię. Część rodziny najprawdopodobniej gdzieś z Mazowsza Północnego, bo też mamy i nazwisko Gajewski i Bartnik. Rodzina Moritz, Nadrenia właśnie. No i później okolice Buchwałdu, Kain, Różnowa także, bo taki pradziad mojej babci Cecylii, Peter Gajewski, urodził się w 1831 w Różnowie. No to niedaleko Olsztyna. Znowu ta rodzina Moritz, która mieszkała, tutaj przybyła z Nadrenii, to okolice Kain, ale też okolice Jonkowa. I tam też taki zapis znalazłem, 1794, no to już XVIII wiek, co prawda, nie XVII, a XVIII. Stanisław Moritz był świadkiem na ślubie pewnej pary z Jonkowa. Tak gdzieś to się pokazuje, to jest te najstarsze dzieje rodziny. Później te takie już bliższe, dwudziestowieczne, powojenne, to czasy też trudne. Trochę nam, bardzo mocno nam się historia często powtarza, bardzo mocno kołem się toczy to wszystko i to, co w 45 się działo, niestety dziś też naszych sąsiadów dotyka. Patrząc na to, na historię mojej babci, kiedy to Rosjanie z każdej strony wyglądali zza każdego krzaka, zza każdego domu, wojska radzieckie, wtedy to 6 lutego urodził się mój tata. I to też nie u babci w domu w Buchwałdzie, a gdzieś w jej wędrówce w okolicach Dobrego Miasta, już w tych śniegach mroźnej zimy 45 roku. Urodził się 6 lutego, chociaż to też wynik jest wcześniejszych działań babci. To dziadek, kiedy walczył na froncie wschodnim z Rosją radziecką, był oczywiście w wojskach Wehrmachtu, był szeregowcem. Ranny raz, później jeszcze raz, leżał w szpitalu w Królewcu. Wtedy w 1944 roku odwiedziła go, pojechała pociągiem bezpośrednio z Buchwałdu do dziadka, moja babcia Cecylia. Po tych odwiedzinach 9 miesięcy później urodził się mój tata właśnie. Także to były ostatnie takie odwiedziny. Urodził się mój tata. Tata się urodził jeszcze w czasie trwania działań wojennych, kiedy Rosja radziecka opanowywała Prusy. Wiemy, że ta wojna wkrótce się zakończyła. Jednak dla ludzi była to wielka tułaczka, dla wielu mieszkańców stąd wędrujących na zachód, a dla wielu przybyłych tutaj ze wschodu także były to takie same trudności, takie same traumy. Wszyscy przeżywali to.
Babcia po wojnie miała też możliwość, miała okazję, kiedy tata już był kilkunastoletnim chłopcem, wyjechać do Niemiec, była akcja łączenia rodzin. A tata na tyle już tutaj wrósł, że tych, którzy tu też przybyli i tych swoich kolegów, znajomych, że on mówi, że on nie chce jechać. No i babcia została. Została w Buchwałdzie, to kilkanaście kilometrów od Olsztyna. Tak praktycznie od tego czasu, no wszystko toczyło się w takim życiu w dawnym PRL-u, trochę inaczej niż sobie to warmiacy, czy tutaj na Mazurach Mazurzy wyobrażali. Wiele rzeczy było inne. Były i szykany, były jakieś złe traktowanie. Zaraz po wojnie to było mocno widać. Później troszeczkę to, można powiedzieć, zależało co do dawnych mieszkańców. No i rok 75 ja się urodziłem. Tata oczywiście jeszcze jedno dziecko miał, mojego brata Janusza, także jesteśmy my, ja i mój brat Janusz. Taty już nie ma, tata nie żyje, zmarł kilka lat temu, mama ciągle mieszka tam, gdzie pochodzili przodkowie mojej mamy od strony właśnie babci Łucji, okolice Sprencowa, okolice Bronsfałdu. Także też patrząc na historię rodziny, mamy w rodzinie i osoby pochodzące gdzieś tam z Niemiec, i osoby pochodzące z Mazowsza. I jest to taki też zlepek, jak to na Warmii było. Na Warmii tak często bywało, że łączyły się rodziny. Dla babci nie było problemem połączyć się, ona była z rodziny polskiego pochodzenia, można powiedzieć, tak? Dawnego tam mazowieckiego. Dziadek gdzieś tam z Nadrenii, nawet języka polskiego nie znał, ale nie było problemem nawet w tych trudnych czasach hitleryzmu już. To był czas, to były lata 30, już kiedy Hitler doszedł do władzy. Skoro mieli się ku sobie, wzięli ślub i żyli. Jako warmiacy nie przeszkadzało im to, że mimo jakieś tam może były, oczywiście, że było szykanowanie ludności propolskich, działaczy polskich, to nie ulega wątpliwości, o tym wszyscy wiemy historycznie, tych zapisów mamy dużo i mamy dużo faktów z tym związanych. Ale tak w życiu codziennym człowieka liczyła się, czy babcia moja dzieliła ludzi na dobrych i złych. Nigdy inaczej nie dzieliła ludzi. Ktoś jest złym człowiekiem, może zrobić krzywdę, ktoś jest dobrym, będzie dobry. Narodowość nie miała tu znaczenia, przynależność danej rodziny, czy pochodzenie narzeczonego czy narzeczonej. Raczej ten taki problem z narodowością, XIX wiek, zaczyna się rozgraniczanie pod jedną flagą, pod jednym godłem, łączenie gdzieś różnych nacji pod jednym symbolem, mówienie o tym, że ta nacja to taka, ta nacja to taka, to takie bardzo nieludzkie moim zdaniem. W mojej rodzinie mamy tutaj wymieszanie, można powiedzieć, tych dwóch nacji, takich tej z Mazowsza i tej gdzieś tam z Nadrenii, z Niemiec. I zawsze tak to funkcjonowało. U babci Łucji, od strony mamy, babcia też urodzona na Warmii, jedynie dziadek pochodził tam z Ciechanowskiego, ale też wcielony został do Wehrmachtu, po wojnie później wręcz, można powiedzieć, że uratowany przez babcię Łucję, tam wyciągała z więzienia, UB-go tam zamykała, oczywiście za służbę w Wehrmachcie, tam tak każdy też. Każdy, kto służył w Wehrmachcie, a gdzieś tam z terenów zagarniętych przez Niemcy był werbowany do wojska, później kary i szykany też były wobec niego stosowane. Też to było takie mieszane troszeczkę, tak? I mamy, tym bardziej, że mamy u babci z kolei, u babci Cecylii od strony taty Paula Moritz, mamy w rodzinie działaczy propolskich. W Buchwałdzie mieszkał i pradziad, nazywał się Andrzejkiewicz, który nazywany był w Buchwałdzie polskim królem. Nosił nawet na klapie orła białego, uczył dzieci czytania po polsku. Ale nie robił tego nie afiszując się, tylko robił po cichu. Gdzieś tam taka praca po cichu, ale dzieci jak nie chciały nawet uczyć się języka polskiego, nie chciały, a wiedział, że są to rodziny, w których język polski jest w codziennym użytku, jest użytkowany na co dzień. Wtedy to nawet jakiś potrafił fenigi im zaoferować, żeby zachęcić. I Gazeta Olsztyńska, która wychodziła w 1886 i później do 1939 roku wydawana, pronumerował Gazetę Olsztyńską i z tej Gazety Olsztyńskiej uczył dzieci, które pochodziły z rodzin dawniej pochodzących gdzieś tam z Mazowsza, uczył języka polskiego. Z drugiej strony, od strony babci Łucji, mamy Annę Józefa Bartnik. Najprawdopodobniej oni mieli duży związek ze szkołą polską w Bronsfałdzie.
nie przeszkadzało to jakby w niczym, żeby do tych rodzin dołączyli ludzie jakby mówiący tylko po niemiecku i będący troszeczkę, można powiedzieć, według tych władz poprzednich z innej strony barykady zupełnie. W stosunkach międzyludzkich, jeżeli ktoś myślał poprawnie, jeżeli chodzi o nasze emocje, tak, myślał po ludzku, nie przeszkadzało to w niczym. To na przykładzie mojej rodziny to widać. Propolskie zachowania, z niemieckiej strony mąż. W drugim przypadku podobnie. Jakby polityka najczęściej psuje stosunki między ludźmi. A ludzie sami ze sobą potrafią żyć, potrafią się dogadać. To w tym przypadku akurat twoich przodków polityka mocno zepsuła te stosunki, bo przecież babcia twoja z dziadkiem po wojnie już się nie spotkali ale nigdy. Tak, to już był mimo wynik tego, co żeni przeżyli wojnę, a jednak, jednak się nie spotkali. Zamieszkał dziadek w Niemczech, babcia została tutaj, wzięli rozwód korespondencyjnie i nie wiemy tak naprawdę. Już później, dlaczego. Tak, ale do wojny, mimo tego, że państwo starało się ingerować w życie prywatne rodzin, w życie ludzi, w ich myślenia, w ich głowy wchodzić, robili ludzie swoje, no ci, którzy mogli. A po wojnie dziadek Paul, będąc na zesłaniu, będąc tam gdzieś daleko na Syberii, wrócił kilka lat po wojnie dopiero, ale już nie pozwolono mu wrócić na teren już wtedy polski, już nie Prus, a wrócił do NRD. I tam mieszkał niedaleko Neubrandenburga do końca życia. Jeszcze byłem jako mały chłopiec, kilka razy odwiedzaliśmy z tatą mojego dziadka Paula. W Neubrandenburgu już wtedy. Nie? A pytanie z gatunku filozoficznego. Jakimi kryteriami dzieliła babcia ludzi na dobrych i złych? Rozmawialiście o to znaczy, tym, kto był dobry, kto był zły? Kto był dobry? Raczej po takich działaniach widocznych. Nigdy z góry nie określała. Wiem, że nigdy z góry nie określała. Widząc człowieka, widząc jego działania, jego postępowanie, widziała, że robi albo krzywdę komuś, albo sobie, albo nie. Albo jest pomocny, jest współczujący, jest człowiekiem takim otwartym. Wtedy mówię, że jest to dobry człowiek, że on może nam pomóc, albo my możemy jemu i będzie to zawsze dobrze. A ten człowiek zły, no, różne kryteria przyjmować można, tak? Bo jeżeli będzie to wojna, to będzie ten, kto idzie bez względu na jakieś tam ustawy, przepisy i kodeksy, robi złe rzeczy na wojnie. Bo na wojnie są ludzie, którzy się trzymają pewnych zasad, a są tacy, którzy robią złe rzeczy, bo wykorzystują to, że jest wojna. I takie rzeczy babcia przeżyła i nie będę o nich mocno szczegółowo mówił i widziała, że to są źli ludzie, którzy robią takie rzeczy. Nie? A ten dobry? No, te kryteria takie bardzo proste, wynikające chociaż z tej moralności takiej zwykłej, tak? Z etyki. Takie ogólne kryteria, które przyjmujemy. Też była bardzo, babcia była bardzo osobą religijną. Gdzieś trzymała się tych zasad, mimo tego, że później no, druga wojna światowa, końcówka drugiej wojny, zmiany polityczne, administracyjne i przynależności terenów dawnych Prus, wcześniej do Niemiec, później do Polski, pozmieniała wiele rzeczy i mamy tutaj ten rozpad tego małżeństwa, to starała się żyć tak, jakby to ciągle funkcjonowało, jakby z tym bagażem całym złych przeżyć, jednak kontynuować to życie, wychowywać dzieci, pracować i dalej trwać. Tak może. No, wychodząc z takiej rodziny, nie wyobrażam sobie, żebyś nie miał w sobie zestawu takich cech, które na pewno przekazujesz teraz dalej ludziom. Natomiast wróćmy jeszcze na chwilę do teraźniejszości. Spotykacie się z ludźmi, czy oni opowiadają wam o swoich takich prywatnych sprawach? Bo spotykacie się zarówno z turystami, których oprowadzacie, ale też z takimi ludźmi typu mieszkańcy wsi, które odwiedzacie. Czy rozmawiacie z nimi, czy oni dzielą się z wami takimi historiami swoimi? To bardzo różnie wygląda. Są ludzie, którzy chętnie opowiadają o sobie i o tym, co przeżyli, a są tacy, którzy w ogóle tego nie robią. Ale zazwyczaj te
pierwsze rozmowy to są takie powierzchowne i raczej powtarzane są przez nich takie ogólne hasła, które znamy, że raczej nie dowiadujemy się czegoś takiego osobistego. Dopiero jeżeli dochodzi do kolejnych spotkań, jeżeli z kimś się zaprzyjaźnimy, w jakiś sposób ktoś nam zaufa, jeżeli się polubimy, no to wtedy zdarza nam się, że słyszymy jakieś już takie bardziej osobiste historie, ale to wymaga dużo pracy. Tak, ja tutaj do tego nawiążę jeszcze. Kilka lat temu jeszcze, zanim te wszystkie pandemiczne rzeczy nastały, zanim ograniczono możliwości w pewnym stopniu, miałem kilka spotkań w domach opieki i w domach dla kombatantów, między innymi w Olsztynie. Takie wolontariackie spotkania, pogadanki na temat regionu, różne tematy były. Między innymi był to też temat dawniej i dzisiejsi mieszkańcy Warmii i Mazur. I wtedy też proponowałem taką wymianę. Ja mówiłem o tych dawnych mieszkańcach od czasów zachodnich Bałtów aż po czasy dzisiejsze, jak się zmieniała ta ludność, kto przybywał, kto uciekał, kto na to wchodził, kto zajmował tereny, jak to wszystko w historii wyglądało. No i później z tymi osobami, z którymi się już spotykałem, najczęściej to osoby starsze, wiem, że można by było porozmawiać o tych trudnych czasach przesiedleń, wysiedleń i tego przybycia ich tutaj w większości na nasze ziemie i tej otwartości. Nie od każdego można oczekiwać. Są to tematy trudne dla tych osób. Często wracają pamięcią, mają łzy w oczach, tak? Bo te tematy, które towarzyszyły im jako dzieciom często jeszcze, dziś te osoby starsze, będące już na krańcu swego życia, oni przeżyli takie historie, które dziś też za granicą nam się dzieją. I nieraz trudno było zachęcić do opowieści. Często były to takie opowieści króciutkie, skąd kto przyjechał, jak. I często głos się łamał. Głos się łamał, bo nie były to najczęściej miłe historie. Tak? Bo wiemy, że to wszystko, co się działo po 1945 roku i w 1945 i później, wynikało z pewnych przetasowań politycznych, z tego wszystkiego, co się działo wtedy w Europie. Nie? Tak, cały czas to nie jest proste. Nie jest proste dla niektórych, tak. Jak takie tragiczne momenty w historii, mimo że już wojna zakończyła się, już będzie 80 lat temu, jak one zostają w ludziach mocno. Nie tylko w tych, którzy bezpośrednio je przeżyli, ale również w kolejnych pokoleniach. Tak, i tu trzeba tych wszystkich, wiesz, ludzi powinno się szanować. Każdy z nas, wiemy, że nie wszyscy tak czynią, ale powinniśmy szanować wszystkich, szanować ich historię i też szanować ich wolę, czy oni mogą o tym swobodnie mówić, czy nie. Nie każdy jest takim światowcem, że łatwo sobie o wszystkim powie, a tym bardziej o tematach trudne, takie trudne tematy. Nie? Teraźniejszo, bo pomyślałam jeszcze o jednej rzeczy, bo to, co Mariusz opowiadałeś, w kontekście historii swojej rodziny, to działo się na Warmii. Tak. To samo działo się w całym województwie. Tak. My jako Fundacja Skarbiec Mazurski jesteśmy w trakcie zbierania wspomnień od osób, które tutaj do Węgorzewa przyjeżdżały, budowały historię tego miasta. Wydaliśmy taką arcyciekawą książkę autorstwa pani Wiesi Nawojczyk, monografia sentymentalna, to jest Węgorzewo, kultura i ludzie. I w tej chwili jesteśmy na etapie zbierania dalszych wspomnień, bo powstaje nowa, tak jak u Magdy, druga część refleksji własnych. Tak u nas wspomnienia ludzi stąd, o tym, jak to było, jak budowało się miasto, jak budował się region. I tu też kolejny skarb, naszą monografię. Jeśli jeszcze jej nie czytaliście, to wyjedziecie z nią i na pewno też wam wzbogaci warsztat, bo przepiękne historie. Przepraszam. Odnośnie ludzi, bo ja cały czas o tych ludziach. Jeszcze o jednej rzeczy jeszcze powiem, bo nasi widzowie być może wiedzą, nie wiedzą, albo jeszcze nie wiedzą, bo te wszystkie cuda, które zbieracie, tych ludzi, te historie, te
te wydarzenia, w których bierzecie udział, odbywają się w ogromnej ilości na rowerze. Tak, tak, między innymi. Mamy to, słuchajcie, bo mówimy, no tak, przewodnicy, jazdy, wycieczki, przygody. To jest was mocno fascynujące, bo jesteście jednymi z niewielu pasjonatów regionu, którym się chce wsiąść na dwa kółka, spakować sakwy, zaplanować sobie trasę i pokazać świat z tej innej strony, bo samochodem dojedziemy prawie wszędzie, rowerem niekoniecznie wszędzie. Jak to jest na rowerze? Jak się inaczej jeździ na rowerze, a jak samochodem? Bo tu posektoryzowały nam się wasze wycieczki. Prowadzicie wycieczki piesze jako przewodnicy. Wiem, bo też je prowadzę. Prowadzicie autokarowe, pewnie busowe. Tak, tak, tak. I prowadzicie te rowerówki. Kajakowe jeszcze do tego. I kajakowe jeszcze, dokładnie. Opowiedzcie o tych rowerach, dobra? Jak to się jeździ i co się innego widzi z poziomu kółek? Czuję się zapachy przede wszystkim, wszystkie wokół. Proszę, bo tak wtrąciłem. Nawet chcę, to bym powiedziała, że to za mało powiedziane, bo my nie możemy się doczekać, kiedy na taką wyprawę rowerową wyruszymy. W ogóle świat z rowera wygląda zupełnie, z roweru wygląda zupełnie inaczej. Jest inaczej, go się odbiera właśnie wszystkimi zmysłami. Ten zapach, o którym wspominał Mariusz. Wiatr we włosach. Czasami jest sprzyjający. Czasami jakaś mrzawka, deszczyk na skórze. Tak. No, a tym dobrze, bo wtedy chłodzi. Spojrzenie z kimś za płotem się wymieni. Machnięcie ręką czy kiwnięcie głową, bo to jest właśnie te relacje z ludźmi są bliższe wtedy. Nawet jeżeli tylko przemkniemy. I z rowerem my jeździmy po takich drogach, po których nie moglibyśmy jechać samochodem, bo my zazwyczaj takie wycieczki organizujemy, że to nie są wycieczki asfaltami, tylko to są wycieczki leśnymi ścieżkami, polnymi dróżkami. Tak, jeszcze ja wspomnę, że pieszo byłoby za daleko często, rowerem więcej i bardziej. Mhm. Więc normalnie turyści by tam nie dotarli w życiu, na pewno mogę się założyć, żeby tam tych miejsc nie zobaczyli. I te drogi mniej uczęszczane zupełnie zmieniają perspektywę, bo inaczej wygląda wioska z perspektywy asfaltu i głównej drogi, przez którą się zazwyczaj jedzie, a inaczej z tej równoległej, która jest te 500 metrów dalej na przykład. Więc świat zupełnie inaczej wygląda z siodełka. Tak, nawet takim przykładem może być tutaj trasa w stronę Gołdapi. Mamy drogę asfaltową idącą przez poszczególne gminy, miejscowości. Tuż obok, równolegle przebiega trasa Greenvelo. No i właśnie porównajmy. Nawet jeżeli ktoś nie jeździ rowerem, to trasa Greenvelo jest łatwą trasą do pokonania, akurat ten odcinek. Wystarczy przenieść się te kilkadziesiąt, kilkaset metrów od tej głównej drogi. Jesteśmy w innym świecie. Mhm. Inny świat zupełnie, tak. Też warto sobie robić takie pętle poza tymi głównymi szlakami, bo jest dużo oznakowanych dróg rowerowych w naszym regionie, szlaków turystycznych. Oczywiście je najłatwiej pokonywać, bo mamy mapy, one gdzieś tam są w przestrzeni wirtualnej, też zazwyczaj opisane lepiej lub gorzej. Tak. No, ale warto gdzieś tam na tę mapę spojrzeć i zobaczyć, co jeszcze ciekawego można w okolicy zobaczyć. Zazwyczaj te mapy turystyczne jakieś wskazówki nam dają, no i pozwalają sobie wyobrazić to, co ewentualnie może nas czekać na tej danej trasie, ale zawsze nas coś zaskakuje. Zawsze nas zaskakuje widok na przykład, że zupełnie nie spodziewaliśmy się, że tam może być taki widok. Na przykład dla mnie odkryciem tutaj w okolicy Węgorzewa jest wieś Stare Gajdzie i Kamienne Wzgórza. Ja tam nie byłam, znaczy byłam pierwszy raz rok temu, kiedy weszliśmy na te wzgórza, to po prostu nie mogliśmy stamtąd zejść. A dojechaliśmy. Tak stromo było, że nie mogliśmy zejść. Było tak pięknie, tak piękny widok na okolice. I gdybyśmy sobie nie zboczyli z tych głównych szlaków rowerowych, no to byśmy tam po prostu nie dotarli, więc mnóstwo naprawdę jest takich miejsc w regionie, o których w przewodnikach się nie pisze, których nie ma na mapach, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego tam zaznaczyć, więc dopiero jak w ten teren
wejdziemy, a tak naprawdę najłatwiej w niego wjechać właśnie na rowerze, bo dzięki tym dwóm kółkom możemy jednak więcej zobaczyć, to dopiero wtedy nam się odkrywa, jak wiele ciekawych miejsc jest w okolicy, jak wiele punktów widokowych, jakie piękne wąwozy, jary, rzeczki, strumyki, gospodarstwa położone gdzieś w oddali, w środku pola, stare domy opuszczone, w których dzisiaj już nikt nie mieszka, ta granica z Rosją bliska. No naprawdę, rower daje wiele możliwości. Tak, jeżeli ktoś właśnie czerpie taką radość z takich małych rzeczy właśnie, nie z takich masowych i takich bardziej popularnych miejsc, a chce odkrywać te mniejsze i one go cieszą, to nie ma lepszego środka. Tak, jeżeli lipiec i sierpień mamy, a jest to czas dojrzewania owoców i jeździmy w takie tereny, właśnie nie dość, że zapach, wiatr, gdzieś tam ta mrzawka może padająca, ale smaki. Ale nie smaki restauracji i przydrożnych jakichś barów czy agroturystyk, które oferują jedzenie, ale smaki tego, co wisi na drzewach. Kiedy jeździmy gdziekolwiek to będzie, czy to będą okolice Okartowa, tam mieliśmy dużo takich drzew przydrożnych, na których prawie z każdego próbowaliśmy owoców. Czy to okolice śluzy Bajory, wracając tutaj w stronę Węgorzewa, w stronę Ogonek, jadąc po drodze, stare odmiany grusz. I to jest coś, czego nie ma w przewodnikach, ale one wszystkie pachną. Nie ma to jak szarlotka z takich jabłek starych odmian, takich bardzo prymitywnych, ale odpornych na szkodniki, ale tak smacznych i pachnących. To jest taka wartość dodana. Jeżdżąc rowerem, my tego możemy doznać. Mamy też odległości większe możemy pokonać. Mamy większy zasięg niż pieszo, a kiedy mamy troszeczkę trudniejszy teren, rower można i poprowadzić i wejść na jakieś wzgórze do wąwozu i też można to zobaczyć. Praktycznie osiągalne są te tereny, które możemy pieszo zobaczyć, ale zasięg jest dużo, dużo większy. To jest troszeczkę tak jak pęd motocyklistów do otwarcia sezonu. Jadą, wiatr we włosach, oczywiście u nas bez kasków nie można jeździć, tak? Ale gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych taki jest mit tych motocyklistów, którzy jadą, wiatr we włosach i czują wolność. Na rowerze podobnie. Wcale nie jest to inaczej. Tak. Do mnie odezwał się patriotyzm lokalny. Co ciekawego wokół Węgorzewa, co lubicie, gdzie możemy zatoczyć pętlę 20 km? To jeszcze tak trochę wrócę do tych rowerów i też w kontekście Twojego pytania, bo ludzie szukają przeżyć właśnie, że są na tym wzgórzu, zamykają oczy i po prostu chłoną to, co jest w okolicy. Czują ten wiatr we włosach, smakują to jabłko, na każdym drzewie inaczej smakuje, bo te dzikie jabłonki po prostu, tak, każde ma inny smak. Na przykład dla mnie przeżyciem tamtego roku była kąpiel w Węgorapie w Zabroście Wielkim. No ale super, tak. To było coś. Ja w ogóle uwielbiam rzeki, mamy mnóstwo jezior i właściwie ludzie znają nasz region z perspektywy jezior i tych kąpieli w jeziorach. Ale kiedy byliśmy w tym Zabroście Wielkim, to był straszliwy upał, byliśmy tam na rowerach, środek lata, gorąco, pięknie, słońce. No i szukaliśmy tego wytchnienia. No i postanowiliśmy wykąpać się w Węgorapie. Miejscowi na nas patrzyli jak na jakiś dziwnych osobników. Przecież tam krowy się kąpią. Bo tam widać było taką wydeptaną ścieżkę przez krowy, że tam schodzą do tej rzeki. A my po prostu zdjęliśmy ubrania, jak weszliśmy do tej rzeki. Ale wszystkie? Nie. Była nas większa grupa, była to grupa przewodników. Tamtego roku wyprawy rowerowej przewodnickiej i tak było kilkanaście osób. Jak weszliśmy do tej rzeki, to po prostu jakbyśmy znaleźli się w innym świecie, w innym wymiarze, w innej rzeczywistości. To było tak przyjemne doznanie. Tam był dosyć szybki prąd, nurt. Dosyć płytko i szybko i tak płynęło. Pod ten nurt płynęliśmy po prostu i tak To było coś pięknego, także... To jest coś. Właśnie to są... I tam w życiu byśmy się tam nie kąpali, gdybyśmy tam nie trafili na rowerach, myślę. Ewentualnie w Łynie się kiedyś kąpałem i w takiej rzeczulce płynącej z Bukwałdu, z jezior Bukwałskiego do Łyny, ale większość życia zawsze w jeziorach, bo tyle tych jezior tam wokół tego miejsca, gdzie się wychowywałem, kilka minut rowerem, w każdą stronę kilka jezior. A w rzece było to wyjątkowe, jak rodzice nie pozwolili jechać nad jezioro, no to ciach lub do Łyny, która była za naszym ogrodem zaraz. W ogóle tutaj... A to tak rzadko dosyć w rzece, tak. Dla mnie odkryciem właśnie ostatnim to są te tutaj okolice na wschód od Węgorzewa, tak powiedzmy po Gołdap, ten teren między Węgorzewem a Gołdapią, ograniczony szlakiem Green Velo, czyli tak... Na północ teren, wszystko, tak, na północ.
blisko granicy z obwodem kaliningradzkim, lasy skaliskie, w ogóle gmina Budry, Banie Mazurskie. Jak tak ruszymy trochę właśnie na północ, to lasy skaliskie, góry klewińskie. Dolina cała Gołdapy też. Gołdapa, Węgorapa, właśnie te doliny piękne. Jak się jedzie z perspektywy roweru, to widać, bo często te drogi gdzieś tam prowadzą wyżej niż okoliczny teren i dopiero ta przestrzeń nam się piękna otwiera. To człowiek po prostu czuje się wolny w takich miejscach. A właśnie, rok temu rozlewiska, mocno się rozlała rzeka. Potężnie zalane łąki. W tym roku takie tylko niewielkie ślady tej wody w rowach odwadniających te łąki. Także zupełnie inny krajobraz, znaczy krajobraz jest ze względu na ilość wody, niż rok temu w tym samym miejscu. A byliście w górach klewińskich? Tak. Przejeżdżaliśmy tam góry klewińskie. Przejeżdżali, jechaliśmy też wzdłuż kanału Bożeńskiego. Czasami to są takie trudne drogi, ale my mamy takich wyrozumiałych turystów, którzy chcą takie trudne drogi pokonywać, no bo zdarzają się jakieś tam krzaczki, jakieś zarośla, jakieś błoto. Zawsze ostrzegamy, jedziemy w krzaki, tak? I tak. Żeby wiedzieli, że w krzaki. Ale no też bez przesady, że to nie są takie drogi, których nie da się pokonać. O, czasami więc... się. Nie, da się pokonać. Ewentualnie schodzimy z roweru, jeżeli faktycznie jest jakiś taki trudniejszy fragment. Ale one pozwalają nam naprawdę dotrzeć do nieoczywistych miejsc. Jak już trafimy do tych docelowych punktów, no to po prostu zachwyt pełen. I po drodze niestety, wiemy, zupełnie się zmieniło wszystko w roku 45. Mnóstwo miejsc, gdzie mieszkali ludzie. Tak jak mówiliśmy na samym początku naszej rozmowy o tej miejscowości Smolanek, to tak samo tutaj mamy miejsca, gdzie był dom i dziś są zarośla, są zarośnięte mchem kamienie, są fragmenty fundamentów obory domu. I schody, które prowadzą donikąd. I nie ma za schodami już nic. Jeszcze nikt nie pamięta, co tam było. Tak, i od razu się rodzą w głowie różne jakieś takie wizje tego, co kiedyś było. Czasami się ma chęć, by wrócić na jakiś czas, do czasów okresu międzywojennego, czy trochę wcześniej, i zobaczyć, stanąć obok jako niewidoczny obserwator i oglądać tych ludzi tam pracujących, żyjących, wołających dzieci na obiad, wracających ludzi z pola, którzy gdzieś tam oporządzają cały ten dobytek i właśnie w tym miejscu, w którym dziś tylko omszałe kamienie zostały. Tak, to ślady takie właśnie po dawnych mieszkańcach. Nie ogarniają takie cały czas. Tak, ale te ślady też są jakby ważne z tego turystycznego punktu widzenia, bo nie tylko jakby ludzi interesują te pełne, zachowane zabytki, odremontowane, zrewitalizowane. Oczywiście bardzo super, że tak się dzieje i że dbamy o nie. Ale również te zanikające już ślady po tej dawnej cywilizacji, chyba tak można powiedzieć, one uruchamiają jednak w człowieku jakieś inne myślenie. Człowiek zaczyna się zastanawiać w ogóle nad życiem, nad sensem, nad innymi ludźmi. A tych śladów w naszym regionie nie brakuje. I myślę, że to też jest jakby taki ciekawy kierunek z tego turystycznego punktu widzenia, że jednak on coś w ludziach więcej uruchamia niż tylko to, co widzą. Jakieś dostarcza dodatkowych przeżyć i po prostu jest z tego punktu interesujące. Że to nie jest tylko przyjeżdża człowiek, robi aparatem, telefonem zdjęcie muzeum, że był, zamku, że był, w środku jakiś eksponat i już jedzie dalej, zatrzymuje się i myśli. Tak. Tutaj też na Mazurach ciekawymi miejscami są cmentarze. My na przykład bardzo dużo czasu spędzamy na cmentarzach i nasi turyści również przez to. Też, ale wcale nie są jakoś tutaj. Tak, ale to bardzo ciekawe, bo taki cmentarz mazurski bardzo wiele mówi o regionie, właśnie o ludziach. Wracając do okolic Węgorzewa, na przykład no, cmentarze pierwsze wojenne też są takim charakterystycznym elementem naszego krajobrazu. No to duże wrażenie na nas zrobił na przykład cmentarz w Żebinie, położony na wzgórzu, sąsiadujący z cmentarzem, który obecnie jest wykorzystywany, z pięknym widokiem, taki typowy gaj bohaterów, tak jak to jest zakładano właśnie w tamtym czasie. I on naprawdę daje dużo do myślenia. Tak, bo Święcajty i tutaj wzgórze nad Święcajtami jest często odwiedzane też przez grupy autokarowe, zajeżdżamy, oglądamy, ale są właśnie takie, gdzie tylko rowerem lub pieszo dotrzemy, jak Żabin. Nie? Tak, no i dużo jeszcze innych punktów, gdzie upamiętniane są osoby. Fajnie, że ludzie chcą jeździć na rowerach, chcą chodzić na piechotę, bo
tak naprawdę dopiero jak my w ten teren wjedziemy tak naprawdę, no bo wiadomo, że samochodem czy autokarem, no to poruszamy się po głównych drogach i właściwie tylko to, co jest przy tych głównych drogach możemy pokazać. Ale jak wyjdziemy z tego autokaru, przesiądziemy się na rower, czy weźmiemy kijki Nordic Walking i wejdziemy w głąb regionu, w głąb tej wsi, gdzieś tam za ten płot ruszymy, to dopiero wtedy ludzie zaczynają więcej rozumieć, gdzie tak naprawdę są. A tutaj jeszcze pytałaś tak o okolicach Węgorzewa. Praktycznie nie ma miejsc, których nie lubimy. O tak może. Mhm. Czy to będzie od strony Gołdapi do Więcek i tutaj dalej na północ, później dalej od Lasy Skaliskie, czy będzie to w stronę Kanału Mazurskiego i te mało dostępne oczywiście środkami lokomocji śluzy, te nieukończone. Czy będzie to tutaj Leśniewo, gdzie łatwiej się dostać autokarem i ruszyć, czy same Mamry i okolice najbliższe. Wszystkie niesamowite miejsca. Tak, jeszcze jak organizujemy też, zdarza nam się organizować takie free tury, po prostu wycieczki, na które może przyjść każdy. No i jak później rozmawiamy z uczestnikami, no to oni najbardziej się cieszą właśnie z takich rzeczy, których byśmy się nie spodziewali. Na przykład, że będą szli nasypem nieczynnej linii kolejowej. Tak. Albo że zobaczą zwalony most, albo że zobaczą ruiny jakiegoś dużego gospodarstwa. Więc no, jest grupa ludzi i myślę, że to jest dosyć duża grupa, tak, która szuka właśnie czegoś innego. Śladu po człowieku tak naprawdę, tak? Bo to są ślady po ludziach przecież, to wszystko, co pokazujemy. Oprócz tej przyrody, rezerwatów, tego wszystkiego, co nas otacza, co odbudowuje się, jeżeli nie ingerujemy, to te ślady po człowieku, one się, zabiera je przyroda, coraz mniej je widać, ale tego szukają ludzie dzisiejsi też, tak? Szukają tych śladów. W ogóle te kwestie takie społeczne, demograficzne, najbardziej interesują turystów. Nie tam wbrew pozorom zamki, pałace, dwory, piękne miasta, jeziora czy lasy. No ale kiedy Albrecht został mistrzem wielkim też. O, tak. No oczywiście też, bo to jest piękne, prawda? Oczywiście, żartuję sobie. Turyści tak, po to przyjeżdżają, różne. Żeby... A kiedy skończył być, oczywiście. Żeby te atrakcje turystyczne poznawać. Ale dopiero jak my zaczynamy do tego włączać opowieść o ludziach, no to oni wtedy, tak, to wtedy dopiero dociera do ich umysłów i serc. To wtedy zupełnie inaczej odbierają. Tak, bo na przykład jak po zmroku żyli, jak mieszkali, jak funkcjonowali po zmroku mieszkańcy Węgorzewa w XVII wieku na przykład, czy jakiegoś innego miasta. Jak wyglądało nocne życie w mieście, czy życie od święta, albo jarmark, jak mógł wyglądać. Takie rzeczy codzienne, ludzkie. Jakie były cechy, ilu było rzemieślników, to wszystko interesuje. Jak to, jakie kary? Czy dojeżdżało się do pracy, jeżeli pracowało się 15 kilometrów od domu? Tak. Czy konno, czy bryczką, czy pieszo ludzie chodzili po 20 km? Tak. Bez zmęczenia? My dzisiaj nie chodzimy 20 km. No właśnie, jaką miał długą drogę do urzędu, jeżeli chciał coś załatwić, do urzędu starostwa, czy wcześniej jeszcze do urzędów krzyżackich, jeżeli się cofniemy dużo bardziej. Jak to wtedy wyglądało? Jak się odbywała kontrola nad tym wszystkim, co ludzie produkują, gdzie pracują, kto się tym zajmował? To wszystko interesuje ludzi. Takie właśnie rzeczy codzienne. I te niuanse opisujecie w swoich książkach. Opisujecie, Magda, opisujesz? Na ile się da, bo też wydawnictwa raczej poszukują takich, trochę tak próbują mi prostować. Tak, żeby tak bardziej ogólnie pisać. Tak, wiecie, no to nie jest takie łatwe. Więc ja mam nadzieję, jakby, że będę miała taki czas, że będę mogła napisać tak naprawdę, jak ja bym chciała to zrobić. Bo to wcale musisz założyć sobie wydawnictwo. To wcale nie jest takie oczywiste, że tak... No właśnie, to nie jest takie oczywiste, ale myślę, że w najbliższym czasie, szczególnie jak ktoś odwiedza nas już po raz kolejny, a mamy stałych gości, stałych turystów, którzy są zakochani w Mazurach i myślę, że to jest dosyć liczna grupa i jak oni już są na pewnym etapie zaawansowania, w cudzysłowie, że tak powiem, to oni szukają właśnie już tych takich szczegółów, detali, opowieści. Tak, a z technicznego punktu widzenia... Rozłożysz i złożysz rower? Naprawiasz go sobie sama, czy robi to Mariusz? Zazwyczaj mam Mariusza pod ręką, ale jakieś takie podstawowe rzeczy nie, może rozłożyć i złożyć. Ostatnio sobie napompowała sama koła. To nie, tak. Ale podstawowe
rzeczy tak. W razie czego to zawsze proszę o pomoc, nie boję się tego zupełnie, więc... Jakieś większe remonty, wymiany sobie... to wtedy do warsztatu. Tak, ale ja jestem zawsze przygotowana, rower jest przygotowany, więc... Zabieramy dętki, jakieś tam podstawowe klucze, imbusy i to mamy zawsze ze sobą. Jeżdżąc kilka dni często po trasie trzeba to mieć i trzeba mieć też środki zapewnione na to, by gdzieś może wymienić coś dużego w rowerze. Może się zdarzyć też jakaś awaria. To tak jak w każdym sprzęcie. Ale też... Trzeba też ten sprzęt przejrzeć wcześniej. Nie? Tak, wśród uczestników wycieczek też są mężczyźni, też więc są chętni do pomocy zawsze, więc to nigdy nie jest, nigdy nie było, nie jest problemem. No, tak, zdarzało się, że w sześciu jedną dętkę wymienialiśmy. Dystans jednej trasy, jednego dnia? Różnie, to bardzo różnie. Mamy wycieczki rodzinne, gdzie przychodzą dzieciaki również. Zdarzyło nam się, że pięciolatek jechał z nami, tak. Więc to są wtedy na przykład 10 km, jeżeli są to wycieczki rodzinne z dziećmi, więc raczej nie są to wymagające trasy. Staramy się jakieś takie niewielkie pętelki robić, nawet żeby chociaż za dane miasteczko trochę wyjechać, za daną wieś, za dany pensjonat, za dany hotel, żeby troszkę gdzieś tam w las ten teren głębiej. Żywy, naturalny. Tak, tak. Wyjechać, jak przyjeżdżają na przykład na im rodziny z dziećmi do danego obiektu noclegowego. No to zazwyczaj tam chodzą na plażę, uczestniczą w animacjach jakichś dla dzieci, a właśnie cieszą się, że kiedy mogą z tym przewodnikiem być poprowadzeni za rękę i właśnie z dziećmi, całą rodziną, pokonać jednak te 10 kilometrów, zrobić super wycieczkę i jeszcze coś dodatkowego, zobaczyć czegoś ciekawego, posłuchać, nauczyć się rozróżniać sosny od świerka, zobaczyć jak wyglądają igły sosnowe, a świerkowe, czym się różnią szyszki. Buk od grabu czy inne, tak, tak, oczywiście. Tak. Więc jeżeli są dzieci, to są też krótkie wycieczki. Naprawdę, to już w zależności od potrzeb i zainteresowania. Sami lubimy jeździć tak 50, 60 kilometrów. Chodzi o czas na zwiedzanie, jeszcze zachwycanie się, tak? Tak. Jeżeli samodzielnie jeździmy, no to od rana do wieczora. Od to może być i więcej dużo. Zdarzały się około stówy, także to tyle przejedziemy po prostu. Tak, a jesteśmy w stanie przejechać dużo samodzielnie, tak. Samotnie, tam setkę, że tak setkę nie ma problemu. Tyle, że jeżeli jest dużo atrakcji na trasie, jeżeli sobie zaplanujemy, wypatrzymy coś jeszcze oprócz tych zaplanowanych rzeczy, no to wtedy się ten dystans skraca, a wydłuża się czas pobytu w tych miejscach. My w ogóle jesteśmy osobami takimi, które jak są na urlopie, same sobie mają wakacje, no to nastawiamy budzik rano, żeby po prostu zacząć ten dzień jak najszybciej i go maksymalnie wykorzystać. I wtedy to od rana do nocy. Tak, jeżeli jest możliwość. A na rowerze najczęściej. Ona się często zdarza, dlatego trzeba wykorzystywać, kiedy jest. Tak. Gdzie można się zapisać na wasze wycieczki? Ogłaszacie to gdzieś w internecie? Fritury ogłaszamy na Facebooku. Tak, mamy swoją stronę internetową, to jest przewodnikpomazurach.pl, no ale najczęściej jednak ludzie dowiadują się o organizowanych przez nas jakichś tam akcjach z mediów społecznościowych, głównie z Facebooka, bo tam mamy dosyć dużą społeczność taką aktywną. Nazywamy się Przewodnik po Warmii i Mazurach i tam po prostu organizujemy takie wydarzenia i każdy może tam kliknąć, że się interesuje, czy weźmie udział i wszystkie informacje do niego na temat danej wycieczki docierają. Raczej robimy je poza sezonem, czyli wtedy, kiedy tak mamy na granicy też, pracy. Tak. Czy do tej pory tak było, zobaczymy jak to będzie, jak się rozwinie, tak, wyglądało sezon. Na przykład w tym roku. W tym roku zrobiliśmy w 2020 na razie jedną taką pieszą wycieczkę, ale jeszcze na brak czasu. Tak, ale wiosną planujemy jeszcze jedną. No zobaczymy. Tak spontanicznie raczej, nie mamy jakiegoś takiego kalendarza, że już wiemy na rok po prostu z wyprzedzeniem, tylko patrzymy w nasz kalendarz, jeżeli mamy jakiś wolny termin, to po prostu to ogłaszamy z jakimś dwutygodniowym wyprzedzeniem i wszyscy chętni mogą wziąć w niej udział. W ramach koła przewodników przy warmińsko-mazurskim dziale PTTK też takie wycieczki, akurat jestem koordynatorem takich wycieczek z racji pandemii, ostatnio też niewiele z nich się odbyło, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało w tym roku i też takie wycieczki w ramach koła przewodników też będą organizowane. Także też są wtedy ogłaszane na stronie warmińsko-mazurskiego oddziału PTTK w Olsztynie. Tam wtedy można zobaczyć informacje o takiej wycieczce. To są wycieczki dla przewodników z naszego województwa i tam gdzieś najbliższych znajomych tych przewodników.
A zdarzają się także organizowane przez PTTK wycieczki, które my prowadzimy, ogólnodostępne dla członków PTTK i też nie tylko. To tam później różnica jest w ubezpieczeniu, różnica w tam pewnych, takie niuanse już wychodzą. Ale tych wycieczek też jest sporo. Oprócz tych wycieczek no, prowadzimy rowerowe wycieczki też zamawiane przez instytucje, przez hotele, przez jakieś pensjonaty, siedziby, które też chciałyby dla swych gości takie wycieczki zorganizować. Wtedy są to wycieczki zamknięte dla danych grup, które z tego miejsca pochodzą. Tak jest. Mhm. Omówiliśmy właściwie prawie pół waszego życia zawodowego. Zastanówmy się. Możemy zaplanować. Słuchajcie, a gdybyśmy zaprosili was do Węgorzewa i wspólnie zorganizowali trasę dla mieszkańców i sympatyków, termin do ustalenia, ale mielibyśmy przyjemność i zaszczyt poprosić was o poprowadzenie takiej wycieczki dla skarbca i jego przyjaciół. Zrobilibyśmy, jeżeli się zgodzicie oczywiście, bo to już się zgadzamy. Tak, bardzo chętnie. Zgadzamy się. No zawsze, my jesteśmy otwarci, jeżeli tylko mamy taką możliwość, czas, to my tutaj tak przyjeżdżamy chętnie, że jeżeli stworzycie ku temu więcej jeszcze możliwości, to na pewno przyjedziemy. Tak. Termin gdzieś tam się znajdzie, bo to nigdy tak nie jest, że wszystkie dni są zapełnione. Pewnie, że tak. Tak, bo to jesteście tak interesującymi ludźmi, że aż nawet dzisiejsza rozmowa taka hipnotyzująca, słucha się i słucha i nie chce się przestać słuchać. No, Florian, nie? Święty. Tak, ale może tak. No my jesteśmy pasjonatami, tak. To, co my robimy, to po prostu my robimy to całymi sobą. My wbrew pozorom nie lejemy tej wody, bo my chcemy po prostu ludziom dać konkret, tak żebyśmy my byli zadowoleni, że my pokazujemy region tak, jak możemy najlepiej i tak, jak według nas powinno się to robić. No i to nam naprawdę daje dużo radości. Po prostu i te spotkania z turystami też są bardzo ciekawe, bo ludzie rozmawiają. To nie jest tak, że tylko my mówimy, prawda? Tak. I po prostu przez całą wycieczkę. Tylko bardzo fajna jest ta wymiana energii, wymiana spostrzeżeń, pytania, które się pojawiają wśród ludzi. No to po prostu nas nakręca jeszcze bardziej. Znaczy też musimy jako, no tak jak przewodnicy, każdy z przewodników ma jakiś swój sposób na to, by ludzi wciągnąć klimat, tak? Bo ten klimat trzeba przekazać, bo nie tylko opowiedzieć o obiektach sucho, ale jakiś klimat taki rozsiać wokół, jakiś taki, taką aurę. I każdy ma inny sposób i staramy się wciągnąć tych ludzi w temat, wciągnąć w region i wtedy jest ta wymiana informacji i różnych spostrzeżeń i emocji i różnych takich rzeczy. Inspiracje też nas turyści inspirują do tego, żeby na przykład jakąś trasę, coś więcej, coś może jakąś zobaczyć. Inną zorganizować albo pojechać w tę część regionu albo w tamtą, więc to tak zawsze to działa dwustronnie. No właśnie, i tak na dowód tego, kiedy tak wczoraj Magda miała wycieczkę, tydzień temu ja w tym samym miejscu też miałem, to mamy tych wycieczek sporo po różnych lasach i tam terenach. Też zajęcia ostatnie zajęcia, które prowadziłem, to były takie zajęcia już na kursie przewodnickim z rozdzielania praktyk dla tych kandydatów na przewodników, którzy będą już jeździć od kwietnia autokarami, tak żeby rozdzielić te praktyki, kto będzie miał jaki fragment w autokarze, czy w miejscu, czy przy muzeum i omówić je i później rozdzielić kto które, ale jeszcze wcześniej miałem z tymi kursantami naszymi, bardzo fajna ekipa, zajęcia muzealne na terenie Olsztyna. Były to trzy muzea, Muzeum Przyrody, Gazeta Olsztyńska i Zamek Olsztyński, to w 7 godzin z małą przerwą. I Magda po takiej mojej instruktorskiej wyprawie, ona nigdy mnie pyta, czy oni byli zadowoleni, tylko czy ja jestem zadowolony z tego, co zrobiłem. Tak samo ja ją pytam, czy ona jest zadowolona, czy jej się podobało. Bo my te emocje ludzi odczuwamy, widzimy i czujemy to wszystko. Jak nam się podoba ta relacja i te emocje od nich idące, to co, te sygnały idące, no to chyba okej jest, bo nie musimy wychodzić, wypytywać wtedy, tak? Tylko czujemy, że było dobrze albo nie.
I właśnie pytanie, to jak Ci się podobało? Nigdy nie pytamy, jak się im podobało, czy grupie, czy właśnie kursantom. Jeżeli tak, ta wiadomość zwrotna jest taka, okej, okay, no to się to czuje. To nakręca człowieka w ogóle. No. Tak, jeśli, nie jeśli, tylko gdy zorganizujemy wspólną wycieczkę, zresztą odpowiednio wcześniej ustalimy wszystkie szczegóły techniczne i ogłosimy to w internecie, to czuję, że bardzo ładnie nam się schodzą nasze cele, wasze cele, wasze pasje z naszymi celami i pasjami jako fundacji, dlatego że naszą misją jest zadbanie o pielęgnowanie historii regionu i skarbów, jakimi są ludzie, wydarzenia, historia, dziedzictwo kulturowe, historyczne, poprzez swoją narrację pomożecie nam pokazać ludziom, co tutaj siedzi pięknego, oprócz tego, co mogą przeczytać w książkach, a później to już się dalej potoczy, bo jeżeli dociera się do ludzi za pomocą ich zainteresowań, ich pasji, ich dociera się do wnętrza tych ludzi, to oni też zupełnie inaczej popatrzą i na region, i na siebie samych. Mhm. Tak, jak oni się w tym znajdują wszystkim, nie? W jakim miejscu oni są też. Mamy jakąś tabelkę i gdzieś w tej tabelce tam się umieszczamy. Gdzie my tam jesteśmy? Ja, nie? Bardzo też wartością takich wycieczek są relacje, jakie uczestnicy między sobą zawiązują. Bo jeżeli robimy na przykład wycieczkę dla gminy jakiejś, powiedzmy, czy dla jakiegoś miasta, czy miasteczka, czy sołectwa na przykład, no to przychodzą mieszkańcy zazwyczaj na takie wycieczki. Nie wszyscy się znają, no bo to różne większe, mniejsze miejscowości są. Jeżeli mamy cykl takich wycieczek, to my z przyjemnością obserwujemy, jak ci ludzie zaczynają właśnie między sobą nawiązywać relacje przy okazji tych wypraw, więc to też jest duża wartość. I sami coś tam zaczynają już też nieraz wtedy działać, też to tak. Albo mamy przyjaźnie jakieś tam z kiedyś. Albo spotykają się na wycieczce, tak. A potem spotykają się również poza wycieczkami, tak. Więc to też jest bardzo fajne. Przed pandemią też mieliśmy jeszcze przed tymi wszystkimi ograniczami wycieczki kolejowo-rowerowe w Ełku, z wykorzystaniem wąskotorówki. I tam też mnóstwo ludzi z tamtego czasu znamy i się kontaktują i są gdzieś, czekają, gdzie może się znowu pojawi okazja, że znowu coś takiego będziemy robić, czy coś podobnego gdzieś. No. Jeśli wycieczka wypełniona jest jakimiś wyjątkowymi przygodami, to wystarczy jedna odpowiednio długo trasowa i też ludzie się dzielą kanapkami. I... Tak. No właśnie, to jest fajne. Kochani, bardzo Wam dziękuję za spędzony czas, za poświęcenie nam czasu, za przyjechanie przede wszystkim do nas. A czy przyjechaliście? Samochodem. Tym razem samochodem, tak. Nie byłoby czasu wczoraj. Tak. Już było za krótko, żeby rowerem jechać. No, ale... Na pewno jesteśmy w kontakcie, na pewno wspólnie zrobimy jeszcze sporo rzeczy. My będziemy polecać naszym gościom, klientom książki, Magda, twoje, bo naprawdę są świetne. Są świetne, są bardzo przystępnym językiem. Mówię książki, bo zakładam, że ta druga też, bo znam cię od wielu lat i wiem, że byle czego nie napiszesz i to jest zawsze wysokiej jakości. Ja lubię pisać generalnie. Ja wolę mówić jednak. Ja już się nie mogę doczekać tej książki Slow. Natomiast z dotychczasowej znajomości wiem, że warto, więc Atlas polecamy i on bardzo fajny taki feedback, jak to teraz zapomniałam, jak to jest po polsku, ten feedback z bardzo miłą reakcją od ludzi się bardzo spotyka. Miło. Więc jeżeli będzie dodruk, to też na pewno będziemy mieli go u siebie. Natomiast no teraz to już się spotkamy na szlaku turystycznym. Bardzo na pewnie, rowerze. Że tak. Jak dziękujemy Wam dziękujemy, tak. Za to spotkanie, za zaproszenie. Zawsze tu jest świetnie u Was. Miło, świetnie, atmosfera niesamowita. No tak właśnie chciałam.
chcieliśmy stworzyć, może się udało nawet taką fajną atmosferę, żeby tu się chciało do nas, do Skarbca przychodzić, bo ludzie przychodzą. Tu się czuje wokół ludzi, ich pasje. Tu wokół, gdzie spojrzymy tylko. Tak. No bo tu są ludzie stąd. I tak. to też dzięki wielkie za odwiedzanie nas w Skarbcu. I do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.